O tym, czy trzecia droga nie stanie się drugą drogą. O tym, jaka będzie przyszłość polskiej polityki. Jak będą wyglądały wybory samorządowe, kto je wygra. Jak będą wyglądały wybory europejskie, tak trudne i w tak trudnym czasie dla Polski i Europy. Kto wygra wybory prezydenckie i dlaczego będzie to prawdopodobnie Szymon Hołownia. I o tym, jak wygląda współpraca Polski 2050, Szymona Hołowni i PSL-u. A także o tym, jaki będzie PiS w przeciągu 3 miesięcy, pół roku czy ponad roku. O tym wszystkim porozmawiałem z Maciejem Fitrzykiem, członkiem Polski 2050 Szymona Hołowni, parlamentarzystą byłym Parlamentu Młodych. A to wszystko w 103. odcinku programu Naprawdę. Witaj Maćku po raz drugi w moim programie. Cześć Szymon i witam Państwa. No więc tak, już jesteś po raz drugi. Trochę się pozmieniało od tego ostatniego czasu. Teraz nie będę ukrywał, że no jakby nie patrzeć, jesteś częścią partii rządzącej. Twój szef jest marszałkiem Sejmu, drugą osobą w państwie, więc no się trochę pozmieniało. A też trochę chcę tu nawiązać trochę pytaniem, bo się zmieniło przy tym, że oprócz tego, że mieliście dobry wynik w wyborach parlamentarnych, to teraz przed wyborami samorządowymi macie jeszcze lepsze wyniki. Jedne sondaże mówią 16, drugie 17, nawet chyba najwięcej dostaliście 19%. I jak myślisz, z czego to wynika? Ja myślę, że to wynika przede wszystkim z tego, że no, ludzie widzą tą sprawczość naszą w rządzie, że zaczynamy realizować nasze obietnice z kampanii, nasze gwarancje trzeciej drogi. To wynika też z tego, że obserwując polską scenę polityczną, no w szczególności te ostatnie 3 tygodnie od momentu wyjścia sprawy pana Kamińskiego i Wąsika byłych posłów, no część ludzi po prostu widzi, jaką opozycją jest PiS, jest Konfederacja, która powiela przekaz PiS-u. No i szukają ci wyborcy tacy umiarkowani, tak, nie taki beton partyjny, jakiejś alternatywy dla swoich poglądów, normalnej partii, która będzie w stanie po prostu działać dla dobra wspólnego. No i tą alternatywą jest najczęściej właśnie trzecia droga, stąd ten nasz wzrost poparcia, zaufania publicznego do Szymona, które jest największe od po prostu jego po historii pomiarów, odkąd Szymon jest w polityce. Wyprzedził również w tym rankingu Andrzeja Dudę, Rafała Trzaskowskiego i Mateusza Morawieckiego. Więc to tak naprawdę pokazuje, że Szymon Hołownia, czyli marszałek Sejmu RP, druga osoba w państwie, i trzecia droga, czyli Polska 2050 i PSL, no jednak są nadal na tej fali. Tutaj mówiąc kolegom z lewicy, że trzecią drogę trzeba ratować, albo że taktycznie na nas część wyborców głosowała w wyborach parlamentarnych, no nie jest to prawda. My nadal się na tej fali utrzymujemy, staramy się cały czas do niej dolewać wody, żeby się na tej fali utrzymać. Startujemy z dobrym prognostykiem w wyborach samorządowych, pełni optymizmu i optymistyczni również. Za tydzień mamy konwencję w Kielcach, właśnie zapowiadającą nasz start w wyborach samorządowych, więc cała tak naprawdę naprzód, dość kłótni do przodu. No więc właśnie, i właśnie to widać też w poszczególnych sejmikach, bo tak przed chwilą właśnie spojrzałem na prognozę wyborczą Mateusza Pluty na X-ie i tam chociażby w warmińsko-mazurskim i w wielkopolskim macie drugie miejsce i jesteście przed PiS-em. Też wiem, że były takie nawet chwile, że byliście na drugim miejscu, ale to PiS był pierwszy, a KO była na trzecim miejscu. Jak myślisz, czy przy tych sondażach, po pierwsze, jesteście w stanie wygrać sejmik wojewódzki, na przykład właśnie na Warmii i Mazurach, ze wszystkimi? A druga kwestia,
bo takie jest też moje gdzieś tam przewidywanie i przeczucie. Czy jako trzecia droga jesteście w stanie zająć drugie miejsce w wyborach samorządowych po koalicji obywatelskiej i wyprzedzić PiS? Myślę, że za wcześnie na takie kalkulacje wyborcze, natomiast z pewnością chcemy dać w tych wyborach siebie wszystko. Na listach samorządowych są świetni ludzie. Te listy w większości okręgów już są dopięte albo są właśnie dopinane. Tak naprawdę uważam, że trzecie miejsce, trzecia droga, niezależnie czy będziemy trzeci czy drudzy, nadal jest dla nas satysfakcjonujące. Samorząd ma to do siebie, że status, jakby, może inaczej, nie status, ale różnica między wynikami na poszczególnych szczeblach, czy to rady gminy, rady powiatu, czy sejmiku wojewódzkiego, no jest czasem inna. Dla nas wspólnota ta lokalna, mała ojczyzna, jest ważna w każdym wymiarze, więc zamierzamy walczyć w niektórych miastach o prezydentury, o naszych burmistrzów, wójtów, o rady miast, powiatów, jak i również przede wszystkim sejmiki wojewódzkie. Jak to się potoczy w danym, w każdym z 16 województw, no to zobaczymy po wyborach. Natomiast uważam, że dobrym wynikiem będzie taki wynik, który pozwoli nam być drugą siłą budującą większość w tym sejmiku. Naszym absolutnie podstawowym celem jest to, żeby każdy kandydat trzeciej drogi, w sensie, żeby trzecia droga w każdym sejmiku miała tyle ludzi, żeby móc stworzyć w tym sejmiku większość do zawiązania w nim koalicji. Oczywiście może w niektórych sejmikach to nie wyjść, w związku z tym po prostu, że PiS będzie miał większość albo inaczej się ta arytmetyka ułoży. Natomiast na naszym głównym celu jest mimo wszystko, żeby być tym takim drugim albo głównym członem budowania tej koalicji w samorządzie. No więc właśnie, no też mówię, no też patrząc chociażby właśnie na sejmik województwa warmińsko-mazurskiego, no to tam prognozy mówią, że KO ma około 30%, wy 28,5%, więc to jest mniej niż błąd statystyczny. Jedno jest pewne, PiS jest na trzecim miejscu w tym wypadku, tak samo jak w Wielkopolsce. Gdzie tam wiadomo, no przewaga już KO jest dużo wyższa, no bo KO w Wielkopolsce gdzieś zawsze się trzyma mocniej. Dobrze, no to teraz przeskoczmy może jeszcze dalej, bo tak na razie zaczniemy od tych prognoz. Brałbyś w ciemno to, że druga tura będzie Trzaskowski-Hołownia? Przede wszystkim nie wiemy, czy z Platformy Obywatelskiej wystartuje Rafał Trzaskowski, więc w ciemno bym na pewno nie brał. Ręki bym sobie nawet nie dał uciąć. Patrząc na dzisiejsze sondaże prezydenckie, które mogą się zmienić o 180% i to parę razy, patrząc po prostu po tych sondażach, które były w wyborach parlamentarnych, gdzie my jeszcze we wrześniu mieliśmy jako trzecia droga 8-6%, niektórzy nawet nas zdawali pod próg, a ostatecznie mieliśmy ponad 13%, więc tak naprawdę do wyborów prezydenckich jeszcze trochę ponad rok, więc traktuję to z taką cierpliwością i spokojem, natomiast wydaje mi się, że potrzebujemy prezydenta, jakby kandydata przede wszystkim przeciwko PiS-owi, który będzie ludzi nie odpychał, ale będzie do nich przyciągał. No, uważam, że dla tych ludzi, takich nazwijmy ich light PiS, czy niezdecydowanych, wahających się, no zdecydowanie taką większym magnesem dla nich jest obecnie Szymon Hołownia, co też po prostu pokazują te sondaże. Ostatni chyba sondaż prezydencki uwzględniający Rafała Trzaskowskiego, Mateusza Morawieckiego i Szymona Hołownię. Tam Rafał Trzaskowski miał chyba 28, coś, Mateusz Morawiecki miał 27, coś i Szymon Hołownia też miał 27, coś i jeszcze Władysław Kosiniak-Kamysz miał 4, coś, więc oczywiście tych 4% nie można dodać do 27% Szymona Hołowni, no bo to tak nie działa, ale patrzę raczej na to z optymizmem, obserwując działania marszałka Szymona Hołowni, no i też jego cel w polityce. Myślę, że raczej z niego nie zbacza, stara się go jakoś kontrolować. No i też myślę, że udowadnia to w swoim działaniu, w szczególności jako druga osoba w państwie, że nadaje się na stanowisko odpowiedzialne, pomimo tego, że niektórzy zarzucają mu, że jest rotacyjny, ale prezydent już rotacyjny jest, no nie jest, więc może się tylko rotować względem kadencji. No więc właśnie, tym bardziej, że tutaj, no ile faktycznie, tak jak mówisz, nie wiadomo,
Chociaż będę dalej twierdził, że raczej to, mimo że Donald Tusk pewnie by chciał wystartować na prezydenta, no bo już raz to zrobił 20 lat temu. Druga kwestia, że no to by była taka faktycznie ostatnia funkcja prawdopodobnie Donalda Tuska, patrząc na to, że mógłby być prezydentem 10 lat. A jednak Rafał Trzaskowski, z drugiej strony mówią, że Rafał Trzaskowski ma większą siłę, tylko pytanie właśnie. No bo ja tutaj będę twierdził, tutaj raczej to nie jest moja opinia, a myślę, że stwierdzenie faktu, coś podobnego jak w 2020 roku. W sytuacji, w której Szymon Hołownia wchodzi do drugiej tury, niezależnie czy to będzie kandydat PiSu, jakikolwiek on będzie, czy Rafał Trzaskowski i czy Donald Tusk, Hołownia będzie w tym starciu wygranym, bo po pierwsze, jeżeli by był ktoś z PiSu, no to automatycznie cała opozycja, czy to będzie Lewica, KO, czy ten, a która ma teraz większość, zagłosuje na Hołownię, a w przypadku, gdy będzie to Trzaskowski czy Tusk, no to z automatu część wyborców, podejrzewam, że platformianych też prawdopodobnie, bo będą mieli alternatywne, zagłosuje na Hołownię. Cała trzecia droga, plus ci, którzy pójdą na wybory z PiSu i z Konfederacji, no bo tutaj też trzeba przyznać, że jeżeli będzie starcie dwóch kandydatów, czyli czytaj, dajmy na to Trzaskowski-Hołownia albo Tusk-Hołownia, no to z automatu to będzie, podejrzewam, najniższa frekwencja na wyborach prezydenckich w historii. Po raz pierwszy poniżej 50%, no ale faktem, że to wystarczy Hołowni wygrać, więc myślę, że po pierwszej turze wyborów prezydenckich jestem w stanie stwierdzić, że dowiemy się, kto będzie zwycięzcą wyborów, nawet jeżeli do drugiej tury dojdzie, a pewnie dojdzie. Tak, natomiast ostatnio też rozmawiałem, prowadziłem ciekawą dyskusję na temat tego, czy Donald Tusk zdecyduje się startować w wyborach prezydenckich. Uważam, że nie, z tego względu, że jakby prezydentura nie pasuje pod charakter Donalda Tuska. Ja myślę, że on już mimo wszystko to mi sam Donald Tusk w roli prezydenta jakoś, nie że mi bardzo jakoś przeszkadzał, tak? Oczywiście nie zagłosowałbym na niego, jeżeli startowałby na przykład Szymon Hołownia. Natomiast no, ja nie widzę go jako prezydenta. Tak dla mnie charakter, sposób działania Tuska, to, że on lubi być w centrum uwagi, lubi jak po prostu ta cała taka otoczka sejmowa jest wokół niego, no to jest żywioł Donalda Tuska. Wątpię, żeby siedział w pałacu i wygłaszał oświadczenia raz na jakiś czas, podpisując ustawę. No myślę, że to raczej nie jest takie spełnienie, chociaż wiadomo, że polityczne zwieńczenie kariery prezydenturą no byłoby majstersztykiem. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli Tusk startowałby w tych wyborach, to albo PiS ma zwycięstwo, no bo no to już jest polaryzacja na maksymalnym poziomie społeczeństwa, albo po prostu no doszłoby do ciekawego zjawiska wyborczego w postaci tego typu, że no Donald Tusk już raz się przekonał, że wyborów prezydenckich nie wygrał, przegrał je, no ale uważam, że z każdym rokiem tak naprawdę jego negatywny elektorat się zwiększał, więc nie wydaje mi się, żeby on był przekonany o tym, że jeżeli teraz wystartuje na prezydenta, niezależnie od tego, czy to będzie argumentowane tym, jak się obecnie zachowuje Andrzej Duda, że potrzebujemy prezydenta, który będzie działał na zasadach opartych w Konstytucji, no wydaje mi się, że wiele osób tego po prostu nie kupi, powie, że jednak nie jest w stanie zaakceptować tej osoby na stanowisku głowy państwa, no bo już po prostu jest to dla nich zbyt duży kawałek do przełknięcia. No tak, tym bardziej, że w sumie Donald Tusk jest po trzecie tych polityków, którzy gdzieś tam okowali, gdzieś tam się wokół prezydentury. Popatrząc na to, Aleksander Kwaśniewski był pierwszym, który był prezydentem na dwie kadencje i jedynym, który wygrał wybory w pierwszej turze. Donald Tusk właśnie był jedynym kandydatem w historii, który wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich, przegrał w drugiej turze z Lechem Kaczyńskim. No wiadomo, Lech Kaczyński nie dokończył swojej jedynej kadencji. Bronisław Komorowski, no w sumie tutaj tak samo jak Lech Wałęsa, więc tutaj nie ma analogii, no bo pierwszy był Wałęsa, że nie wygrał drugiej kadencji. No i Andrzej Duda, który jest jedynym, który wygrał dwie kadencje, ale w żadnej nie wygrał w pierwszej turze, więc faktem, że Tusk tutaj po pierwsze jest no jednym z tych, którym coś się nie udało w prezydenturze, a druga kwestia jest taka, że no już ma doświadczenie w tym, że co z tego, że wygra w pierwszej turze, jak drugą turę może przegrać.
Więc tu jest też to. No i myślę, że tu może być taka sytuacja, że jeżeli nawet Szymon Hołownia nie wygrałby w pierwszej turze, czy to byłby kandydat PiSu, czy Rafał Trzaskowski potencjalnie, bo raczej nie wierzę, że... Chociaż z drugiej strony ciekawie by było, gdyby wystawili na przykład Radosława Sikorskiego, który już parokrotnie też przecież stawiał akces, że chciałby wystartować. I moim zdaniem to byłby dobry pomysł. To jednak, no, myślę, że jednak Trzaskowski tu jest idealnym kandydatem, tylko tak jak mówię, wygrać w pierwszej turze może wygra, ale w drugiej turze, no chyba, że byłby to kandydat PiSu na drugim miejscu, no to wtedy wygra, ale jeżeli będzie na pierwszym, jeżeli na drugim miejscu będzie Szymon Hołownia, no to raczej nie ma co zbierać, mimo wszystko. Zobaczymy w 2025 roku. Tak jest, pogadamy za rok, będziemy wiedzieć trochę więcej, tym bardziej, że za rok też będzie równoprawnie... Podobny czas prawie do wyborów prezydenckich, co teraz mamy do samorządowych, więc no. No dobrze, to tak wróćmy do tej, że tak powiem, najbliższej polityki. Nie wiem, czy obserwowałeś to, co się, bo nagrywamy w piątek, będzie emisja w poniedziałek, ale nagrywamy w piątek, to co się dzisiaj działo, czyli w piątek w Sejmie z jednym z panów, którzy prezentowali swój obywatelski rzekomo projekt ustawy, Stop LGBT tak zwany. I jak też oglądasz, no bo no, nie ukrywasz swojej orientacji. No nie. Więc no, jak ty na to patrzysz? Z perspektywy tego, że no de facto no, obrażał ciebie, no de facto, no po prostu obrażał też ciebie. I też jak patrzysz z perspektywy tego, jaki on jest, jaki to jest ten facet, że mamy jeszcze takich ludzi, że ludzie podpisują się pod takimi ustawami, a z drugiej strony, że twój szef, który jest czasami też osądzany, że jest zbyt konserwatywny, broni takich ludzi jak ty, broni osoby LGBT i broni, żeby nikogo nie obrażać. To jak na to, jakbyś to skomentował w ogóle to, co się dzisiaj stało? To jest przede wszystkim wiele wątków zawarłeś w pytaniu. Przyznam szczerze, że ja ten przebieg tego procesu legislacyjnego, tego obywatelskiego projektu ustawy śledzę od dłuższego czasu. Przecież zapoznałem się również z opinią Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Marcina Wiącka, co do niego, bo po prostu zrównał z ziemią. Ten projekt narusza po prostu przyrodzoną zasadę godności człowieka, zasadę wolności zrzeszania się, wypowiadania własnych poglądów, więc narusza konstytucję w 3 czy 4 artykułach, nie mówiąc już o łamaniu katalogu podstawowych praw człowieka. No i przede wszystkim, no czytając go, jego uzasadnienie w szczególności, bo te artykuły to jest jedno, ale czytając uzasadnienie tego projektu, tak naprawdę tych dwóch projektów ustawy, no to ja się bardziej zastanawiam, jak można kierować się taką nienawiścią wobec drugiego człowieka i podważać naukowe tezy o tym, tak mówiąc rzekomo, że orientacja seksualna to jest jakaś choroba, że zostało już dawno obalone, albo że pedofilia zależy od tego, czy jest się gejem, czy jest się osobą heteroseksualną. Więc słuchając i oglądając niestety dzisiejsze wystąpienie tego człowieka, no przyznam szczerze, że no, mieli prawo złożyć, tak, obywatelski projekt inicjatywy ustawodawczej, zebrali 100 000 podpisów. Szymon Hołownia zapowiedział, tak, że dopuści wszystkie projekty obywatelskie, no i to zrobił, więc no, musiał dochować równości, więc to jest też działanie, jakieś wyznaczanie pewnych nowych standardów. Co do zbierania tych podpisów, uważam, że no 100 000 to nie jest jakoś dużo, tak? Ja wiem, że te podpisy były zbierane w kościołach, ogłaszali je księża, wiele osób przecież odmawiało podpisu pod tymi. Tak naprawdę większość osób nie wie do końca, pod czym się podpisuje, usłyszy, że to jest w obronie tradycyjnych wartości, chrześcijaństwa, modelu rodziny, matki, dziecka, ojca, normalnej rodziny i się ludzie pod tym podpisują. Tak naprawdę uważam, że gdyby przeczytali uzasadnienie tego projektu, no to myślę, że aż zrobiłoby się im gorzko na sercu, bo ja tak się czułem, czytając to uzasadnienie tego projektu, ale mnie to już nie dotyka, bo ja wiem, że Kaja Godek przegrała już po raz kolejny w Sejmie. Jej projekty nie znajdują poparcia ani w społeczeństwie, ani w polskim parlamencie, więc to jest po prostu przegrana osoba. Tak naprawdę tylko jedyne, nawet jej nie współczuję, jedyne, co mnie zastanawia, to jest takie dążenie do ograniczania przede wszystkim miłości i wolności drugiego człowieka, bo ja na paradach równości uczestniczę w nich od 3 lat i przyznam szczerze, że ja widząc te zdjęcia, fotografie, załączniki, które były załączone do tej
ustawy o nowelizacji ustawy o zgromadzeniach. Ja nie widziałem takich sytuacji. One oczywiście są w jednostkowych przypadkach i to nie na każdej paradzie. Czy są prowokujące, to już zależy od osobistego światopoglądu. Natomiast mnie tak naprawdę taka ustawa nie dotyka, bo ja wiem, że dzisiejszy rząd wspiera osoby LGBT, wspiera równość wszelako pojętą. Adam Bodnar przeprosił za działania wymiaru sprawiedliwości poprzedniej władzy. Ministra równości pani Katarzyna Kotula w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przeprosiła wszystkie młode osoby LGBT za te lata szczucia, z którymi się one musiały spotykać. Więc tak naprawdę też widząc w ogóle po nastrojach społecznych, ja widzę, że ta akceptacja Polek i Polaków rośnie, co mnie napawa osobiście dumą, więc ja absolutnie nie przywiązuję żadnych jakichś takich większych sentymentów, rozżaleń czy uczuć do takich typu projektów, bo ja wiem, że one wylądują w koszu, tak czy siak, bo takie projekty zresztą chyba wszyscy zgłosili, chyba poza Konfederacją i PiS-em, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, więc biorę sobie to w nawias, projekt o odrzucenie go, złożyli wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. No po to jest niestety Sejm, żeby spotykały się aż takie poglądy. To, co mnie cieszy i to, co jest warte zauważenia, to to, że kiedy przedstawiciel tej inicjatywy zaczął wypowiadać takie zdanie, które rzeczywiście no, jeży się włos na skórze, no to marszałek Kołownia przerwał obrady, zabrał mu głos i poprosił o opuszczenie mównicy, więc to też pokazuje, że już nie ma nawet przyzwolenia po pierwsze z góry i z najważniejszych osób w państwie, a co do samego Szymona, jak Szymona znam, tak wiem, że on jest cały czas wierny swoim jakby poglądom, wartościom, które wyznaje. Oczywiście na jakiejś dyskusji z ludźmi jest w stanie czasem bardziej się otworzyć, coś zmienić, jakąś perspektywę. Natomiast ja wiem, że Szymon po prostu wyznaje taką zasadę, żebyśmy się wszyscy nawzajem szanowali. I ja absolutnie akceptuję jego pogląd dotyczący praw społeczności LGBT, aborcji czy innych, bo ja wiem, że to nie ma na celu, tak jak te projekty, które były wymierzone po prostu w te społeczności, to ma po prostu, i to jest jego po prostu pewny pogląd, tak, pewne widzenie na świat, ma do tego absolutnie prawo. Ja bym chciał, żeby się w Polsce nauczyli, że ktoś ma prawo i żebyśmy się też nauczyli, że ktoś może mieć właśnie prawo do posiadania innych poglądów niż ja i że trzeba je szanować. Więc oczywiście to napawa mnie również dumą, ale nie mam absolutnych wątpliwości czy złudzeń do tego, że niezależnie od pełnionych funkcji, czy to w rządzie, czy na stanowisku marszałka, wszystkie podmioty tworzące nową koalicję rządzącą prawa człowieka szanują z absolutną podmiotowością i nie pozwolą, by ktokolwiek w Polsce czuł się dyskryminowany czy eliminowany z życia społecznego, bo tak te projekty niestety do tego zmierzały. A wierzysz, że w tej kadencji dojdzie do ustanowienia związków partnerskich? Związki partnerskie wydaje mi się, że tak. Uważam, że na przykład poseł Lubczyk z PSL-u bardzo spodobała mi się jego reakcja i nie rozumiem hejtu, który go spotkał właśnie ze strony parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. No, naprawdę było mi go szkoda. Uważam, że jest większość w obecnym parlamencie, by zagłosować za związkami partnerskimi, co już powinno zresztą stać się dawno. No niestety 8 lat nas PiS spowolnił. Jest też wola społeczna, mi się wydaje. To po prostu pokazuje, chyba ostatnie sondaże 67% mówiły o tym, że Polki i Polacy popierają związki partnerskie. No ale no, to jest kwestia takiego absolutnie, nawet też to powiedział Szymon, takich absolutnie po prostu praw ludzkich. Jeżeli partner wyląduje w szpitalu, dostępu do informacji medycznej o jego stanie zdrowia, więc to są absolutnie takie podstawowe rzeczy, żeby gdzieś normalnie współżyć w społeczeństwie między sobą, a co do pozostałych kwestii, jak małżeństwa czy adopcja, uważam, że też na to przyjdzie czas. Czy w obecnej kadencji, tego nie wiem, jest tak skonstruowany obecny układ, że nie można być tego pewnym. Natomiast my jako Polska 2050 i PSL, z tego co też wiem,
mamy absolutną neutralność w sprawach światopoglądowych, wolność wyboru, czyli każdy poseł głosuje z własnym sumieniem. Ja nie będę mówił za moich parlamentarzystów i kolegów z klubu, natomiast jestem bardziej przychylny opinii, że Polska 2050 nie będzie miała nic na pewno przeciwko związkom partnerskim, a co do małżeństw, myślę, że bardziej też patrzę w stronę optymistyczną niż pesymistyczną, ale zobaczymy, co czas tak naprawdę pokaże. I ja uważam, że najważniejsze jest zacząć od edukacji i skończeniem z nienawiścią sianą w przestrzeni publicznej przez ostatnie 8 lat. No więc właśnie, a propos tej nienawiści. Wszyscy mówią wprost, nie ukrywajmy, wszyscy mówią wprost, że PiS przegrał, bo przegrał temat Tuska, przegrał temat nienawiści i w ogóle tej całej antypropagandy wobec praktycznie każdego, kto się z PiS-em nie zgadzał. Myślano, że po wyborach, nie wiem, zmienią tony, zmienią ruchy, ba, nawet przecież obecna nawet kampania wyborcza chociażby do Warszawy jest z miłości do Warszawy. Tylko gdzie jest po pierwsze ta miłość, a po drugie ja się zastanawiam według ciebie, kto doradza Kaczyńskiemu, kto doradza ogólnie PiS-owi, mając na świadomość, bo też już wiem, widać to po posłach PiS-u, że mają świadomość tego, że to nie będzie tak kolorowo i że faktycznie te sondaże będą się powtarzać, że PiS będzie na drugim miejscu. Kto doradza PiS-owi, żeby po prostu jechali dalej taką tępą propagandą, czy to o TVP, czy jeśli chodzi o Kamińskiego Wąsika, że po prostu dalej sieją nienawiść, zamiast zmienić taktykę i trochę wrócić do tego, co było w 2015 roku, kiedy udawali takich miłosiernych, dobrych i nowoczesnych. Ja uwielbiam hasło z 2015 roku pani byłej premier Beaty Szydło, praca, pokora, umiar. Po prostu pięknie to definiuje 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja uważam, że po pierwsze w PiS-ie ktokolwiek się boi, żeby powiedzieć panu prezesowi Kaczyńskiemu, panie prezesie, dociska pan gazu, a my jedziemy prosto na ścianę. I oni się w tej ścianie rozbiją w najbliższych miesiącach. W kwietniu będzie pierwsze zderzenie ze ścianą w wyborach samorządowych, w czerwcu będzie drugie zderzenie ze ścianą w wyborach europejskich i potem będzie kolejne zderzenie, już takie myślę, że ostateczne, rozbijające tą partię w wyborach prezydenckich. Natomiast tam się po prostu nie ma odważnego, który albo by ten hamulec wcisnął, albo by tego po prostu Kaczyńskiego z tego steru po prostu zdjął. Bo dzisiaj Jarosław Kaczyński swoją partię po prostu prowadzi na ścianę. Ja nie wiem, czy ktoś mu doradza. Może ma grupę ludzi, których się pyta. Ale ponieważ ja widząc ludzi z PiS-u, ja wiem, że oni się otaczają ludźmi myślącymi podobnie. Tam nie ma ludzi krytycznych wobec nich, czy posiadających inne jakieś spojrzenie, no bo za to się po prostu wylatuje, albo się jest ucinanym w hierarchii partyjnej. W związku z czym mi się wydaje, że tam nie ma osoby w cudzysłowie z jajami, która by powiedziała, panie prezesie, nie, pan źle powiedział, że Sejmu nie ma, że zaraz będą mordy polityczne, że w ogóle kraj się kończy, Polska nie istnieje. Tam się po prostu ludzie boją powiedzieć, że to jest złe postępowanie. Z mojej perspektywy, z jednej strony mogę się cieszyć, super, PiS leci na łeb, na szyję. Z drugiej strony jest mi przykro, bo mimo wszystko Jarosław Kaczyński nie tylko szkodzi swojej partii, ale szkodzi też przede wszystkim Polsce. Jego działanie, jego słowa mają zasięg ogólnokrajowy, jak i również ogólnoświatowy. W związku z czym tak naprawdę te jego wypowiedzi, te podsycanie emocji na przykładzie Kamińskiego i Musika, gdzie już nawet elektorat PiS-u mówi, tak, że to jest przegięcie, tak, że przestępców drugi raz, albo że do Sejmu będą ich, ja widziałem te sceny, to myślę sobie, jaki łeb wpadł, żeby po dwóch byłych przestępców, w sensie przestępców, tak, ale skazanych byłych posłów, siłą wprowadzić do Sejmu, bo oni uważają, że są posłami. W ogóle jakaś abstrakcja totalnie, brak poszanowania dla prawa. I to już nawet nie chodzi o taką kwestię, czy bronimy swoich wolności, sprawiedliwości, tylko przekaz dla ludzi jest prosty. Aha, zostali skazani, tak? Niezależnie za co zostali skazani, tak, niezawisły sąd wydał wyrok. No i
ułaskawił, tak? Ułaskawił osoby skazane, no czyli są ponad prawem, tak? Jeszcze nie dość tego, że konstytucja mówi jasno, że osobom skazanym nie może być posłem. No i też artykuł kodeksu wyborczego mówi, że mandat wygasa w tak momencie prawomocnego skazania, czyli to nie, po prostu marszałek tylko to stwierdza, to sąd wydaje decyzję swoim wyrokiem, no to jest to ewidentnie łamanie prawa, oni się czują ponad prawem, więc mają się za jakiś po prostu no, wyższych wobec zwykłego Kowalskiego. Jak to obserwuje taki zwykły Polak, w szczególności to, co robi w ostatnich tygodniach prezydent Andrzej Duda, spadając drastycznie w rankingach zaufania publicznego, no to ten wyborca PiSu, taki laik, mówi, że stracili władzę. I to nie jest tak, że ci wyborcy PiSu jeszcze zapominają, co się działo w 2017. Bo w 2017 poprzednia opozycja robiła, nie nazwałbym tego podobnej, bo to był bardzo złe porównanie, ale też czasem stała pod Sejmem, zachowywała się nieodpowiedzialnie, no ale mimo wszystko no, nie robiła takich scen, żeby wprowadzać dwóch ludzi nielegalnie do Sejmu. Więc obserwując to, ja myślę, że ten wyborca tak patrzy i mówi, że ten PiS to jest albo po prostu robi ze mnie idiotę, no bo tak przez całą kampanię mówili, jak oni się zachowywali jako opozycja, tak, bo są nieodpowiedzialni, destabilizują państwo, za wschodnią granicą mamy wojnę, więc musimy się jednoczyć, no, a oni tutaj urządzają po prostu wojnę domową w kraju, w środku szalejącej po prostu wojny w Ukrainie. I ja myślę, że PiS też nie ma po prostu na siebie pomysłu jako opozycji. Tu nie chodzi, że, bo ja uważam, że ci ludzie w PiSie się pogodzili z tym, że stracili władzę, że jest czas rozliczeń i że Kamiński i Wąsik nie są posłami, co przyznała nawet pani Semeniuk. Kaczyński się z tym po prostu nie potrafi pogodzić. Kaczyński nie jest w stanie przełknąć tego, że przegrał z Tuskiem i tak silnie na niego to oddziałuje, że po prostu no, stracił taki instynkt samozachowawczy, jakieś normalne spojrzenie na sprawy polityczno-społeczne. No i przepraszam za kolokwializm, ale po prostu odwala już, mówiąc wprost. I stąd są te wszystkie akcje i nieodpowiedzialne rzeczy. Ja myślę, że PR-owcy w PiS-ie to się nawet nie odzywają, tylko jedyne co robią, to drukują grafikę i wysyłają, bo te spotkania wolnych Polaków pokazują, że też nie wychodzi. Ten protest wolnych Polaków też nie wyszedł. Zwieźli no, całe kluby Gazety Polskiej z całego kraju do Warszawy w jeden dzień. No wielkie mi przedsięwzięcie. Więc ten brak pomysłu i tego, że Kaczyński po prostu no, nie potrafi się opamiętać, nie ma osoby, która by go opamiętała, no, powoduje, że po prostu PiS w sondażach będzie topniać i tak naprawdę jedyną, jaką mogą mieć sposób walki, to jest walka no, o polaryzację społeczeństwa poprzez hejt i rozkręcanie nienawiści na innych. Natomiast widać, że społeczeństwu się już to nie podoba, że już to po prostu przegrzali, a dowodem tego już jest w ogóle totalny jakiś taki upadek wizerunkowy Mateusza Morawieckiego, który w exposé chciał zrobić dzień opozycji. Jakieś święto w ogóle powinno być, nie wiem, wolno od pracy, czy w tym stylu. Lansował się na jakiegoś tutaj środkowego centrystę, który będzie wszystkie spory łagodził, tak? Będzie takim spoiwem sporu, a tak naprawdę to został odstawiony na bok, bo Morawiecki dzisiaj nie jest na pierwszym planie PiSu, a PiS po prostu no, gra w wojnę domową, w otwarte karty, więc ewidentnie tam jest jakikolwiek brak komunikacji, też widać wewnętrzne spory i walki w partii pomiędzy na przykład Błaszczakiem a Czarnkiem, czy Morawieckim a Błaszczakiem, no bo wiadomo jest to i to też Kaczyński zapowiedział, że on, tego kadencja prezesury jest jego ostatnią i on dzisiaj nie ma zamiaru biegać o fotel prezesa. I tak naprawdę to też jest ciekawe, ostatnie zdanie, bo tak już mówię, że to tak naprawdę może też być ciekawe pod tym względem, że może te osoby uznają, że zobaczmy, jak się zradykalizował Czarnek, jak się zradykalizował Błaszczak. Może oni uważają, że Kaczyński będzie ich nominował, tak, że Kaczyński powie swoim ludziom, słuchajcie, albo to będzie głosowanie, czy nie głosowanie, dajmy Błaszczaka czy Czarnka, bo Kaczyński będzie widział w nich swoje podobieństwo. Tak? Czyli oni starają się też być na podobieństwo Kaczyńskiego, będą bardziej radykalni, będą bardziej się drzeć, będą bardziej odklejeni,
bo Kaczyńskiemu to się podoba. On ewidentnie po prostu do tego ciągnie, do tej takiej bardzo chaotycznej wizji, gdzie nawet wczoraj czy przedwczoraj Robert Telus mu powiedział: panie prezesie, proszę nic nie mówić, bo media będą to powtarzać. No jeden odważny Robert Telus. No więc właśnie, w sumie to było dwóch takich odważnych, bo nie wiem, czy pamiętasz, była taka sytuacja, że w którymś z wywiadów Mateusz Morawiecki miał ogłosić akces na to, że chce być prezesem PiS-u. I podobno, takie są gdzieś tam kuluarowe doniesienia, że jeszcze tego samego dnia albo następnego dnia Kaczyński miał wezwać Morawieckiego na dywanik i tak zrugać Morawieckiego za to, co powiedział. No, że właśnie teraz mamy efekt tego, że praktycznie Morawieckiego się nie pokazuje, Morawiecki się nie wychyla, wychodzi raz kiedyś ewentualnie na mównicę, czyli do dziennikarza, żeby jest po prostu niewypuszczany, bo to jest zemsta Kaczyńskiego na tym, że ktoś się wychylił. I tak samo było dawniej z Mastalerkiem, z Łapińskim, trochę z Szydło podejrzewam, że też, bo Szydło na tej fali, że ona jest mega popularna, że ona poniesie wszystkich. Dlatego prawdopodobnie ją Kaczyński wywalił z funkcji premiera, bo za bardzo ją kochali, a przecież mają kochać Kaczyńskiego. I po prostu poszło coś nie tak i właśnie jest tak, że no, tacy ludzie jak właśnie Morawiecki i podejrzewam, że za chwilę Telus też, bo nie bez powodu po tej wypowiedzi Telusa za chwilę też dojechało się Wojciechowskiemu, który był gdzieś tam związany z Telusem. I że Wojciechowski, który był też blisko związany z Kaczyńskim, za chwilę straci posadę w Europarlamencie. Nie dlatego, że Platforma tego chce, czy ogólnie nowy rząd, ale że właśnie Kaczyński chce go ściągnąć i koniec. Jest po prostu jedna wielka dyktatura. Nie, ja uważam naprawdę, że my dzisiaj się nie powinniśmy w ogóle skupiać na PiS-ie. Jeszcze ten wniosek do Trybunału, w sensie no złożą, nie chcę, rozkładają. W sprawie rozwiązania tak partii koalicji rządzącej, gdzie konstytucja wprost mówi, jakie partie można rozwiązać tak pod jakim pretekstem, gdzie żadne przesłanki konstytucyjne do tego nie zachodzą, a to jest Trybunał na zamówienie, tam płacąc, wysyłając wniosek w formie cudzysłowiowej zapłaty, od razu wybierasz kartę dania z menu, więc wyroku tak czy siak się można spodziewać. Mnie bardziej tak naprawdę przeraża, czy oni mają jakiś w ogóle plan na przyszłość, bo to, że oni mają plan na siebie w opozycji, to jedno, ale czy mają jakikolwiek plan na swoją polityczną przyszłość, bo fakt faktem, ja to powiedziałem kiedyś w wywiadzie, że PiS to jest taka partia, która zaczyna się kurczyć. To nie jest partia jak Platforma, Lewica, Konfederacja czy Trzecia Droga, że oni się rozszerzają, bo oni mogą elektorat swój pozyskiwać cały czas. To są osoby młode, studenci, jakieś odchodzące z innych partii, ale PiS ich grupą byli tylko seniorzy. Oni są zamknięci na młodych, na studentów, na przedsiębiorców. PiS jest partią, która zaczyna się kurczyć. Przede wszystkim z tego względu, że nie pozyskują nowej, świeżej grupy elektoratu, odpychają jeszcze tą grupę light, która przy nich była i tak naprawdę ten ich plan na jakąś przyszłość, tak, długodystansową, no, według mnie wymiera, że albo oni pójdą w stronę bardziej może liberalną, jak to zapowiedział Morawiecki, no ale Kaczyński szybko go przyprowadził do porządku. Zresztą nawet krytykował go pan radny poseł z Gdańska, nie pamiętam, jak on się nazywa. W każdym razie też był spekulacje, że jest na prezydenta, ale... Płażyński. Tak, właśnie, Kacper Płażyński, że jak to Morawiecki mógł powiedzieć, że wniosek do TKW błędem, jestem zawsze za życiem, niezależnie od tego, czy jesteśmy w rządzie, czy w opozycji, więc ewidentnie widać, że również spory w PiS-ie już występują pod tym względem, czy iść bardziej w liberalną stronę, utrzymać ten swój jakiś silny prawicowy konserwatyzm, czy w ogóle ich radykalność. Więc to tak naprawdę zdefiniuje przyszłość tej partii, jaki oni kierunek obiorą. No a faktem jest, czy nam się to podoba, czy nie, że z każdym nowym to pokoleniem osiągającym wiek wyborczy są ci ludzie nie tyle co bardziej lewicowi, po prostu co bardziej progresywni, no bo świat się zmienia, więc no nie można stać w miejscu, no bo świat się wokół ciebie i tak będzie kręcił. Więc tak naprawdę no to dla mnie albo będzie to PiS-u powoli koniec, i zmierzanie po prostu do takiego bardzo powolnego upadku tej partii, albo ktoś w końcu tam przejmie stery i wyznaczy jedną drogę jakby przyszłości tej partii, no z tym, że dopiero po kilku latach ocenimy, czy ta droga jest
aby na pewno przynoszącą korzyści. No właśnie, bo tak trochę jakby wywołałeś ten temat chociaż z drugiej strony. Bo właśnie miałem cię zapytać o to, bo ostatnio wystartował kanał Zero pana Stanowskiego. Trochę wiele osób, może bardziej związanych z platformą, ale mimo wszystko tutaj, mimo że się często z nimi nie zgadzam, bo trochę mają też odklejenie trochę jak PiS, tylko że w drugą stronę. Ale mam wrażenie, że i tutaj się z nimi zgodzę, że tak jakby sam Stanowski, jego jakieś tam może trochę żartobliwe plany, że chciałby wystartować na prezydenta. Też były doniesienia, że Solorz chce wejść do gry prezydenckiej, wystawiając Gawryluk, stąd też jej program Lepsza Polska w Polsacie ma być od marca. I że po prostu, nie wiem, albo ktoś w PiSie, wątpię, że gdzieś tam jakimś błogosławieństwem Kaczyńskiego, być może w jego niewiedzy. Albo, co też moim zdaniem bardziej prawdopodobne, ma Stalerek z Dudą, chociaż to jest raczej dyskusyjne, kto tam kim kieruje. Raczej tutaj wszyscy twierdzą, ja tak samo twierdzę, że pan wiceprezydent Mastalerek kieruje prezydentem Dudą, że to może on, w sensie Mastalerek gdzieś tam robi jakiś spin na przyszłość, że szuka młodych. Bo pytam cię w kontekście tego, że była ta debata o CPK. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie. Moje zdanie jest takie, że okej, kolej, cała infrastruktura kolejowa jak najbardziej. Po to brakuje, że PiS jednak to spieprzył, że tak powiem, niestety przez te lata, o ile kupili nowy tabor kolejowy, ale no nie ma po czym jeździć. Albo to jest po prostu zbyt stare, albo remontuje się tak, jak to było na trasie Poznań-Warszawa, gdzie przyspieszenie jest dosłownie o minutę i tak jest wolniejszy pociąg niż był w latach 30. XX wieku. Że po prostu jak już to po prostu modernizacja Modlina, może Radomia, Okęcia raczej nie, no bo tam się mówi, że już nie ma gdzie tego rozbudowywać, ale bardziej Modlin podejrzewam, a nie budowanie nowego lotniska od podstaw, bo to jest moim zdaniem bez sensu. Wiesz co? Jak ty twierdzisz? Może tak, pan Mastalerek, wiceprezydent zatwierdzający wszystko, co pan Duda potem podpisze. Nie, jakby dla mnie w ogóle pałac prezydencki jest tematem zamkniętym. Ja na to mam taki bardzo jednolity pogląd. Na zasadzie Andrzej Duda jest jeszcze prezydentem przez chyba rok i 2 miesiące, coś w tym stylu. I cały jego gabinet doradców może sobie z nim być, a potem co się stanie z Andrzejem Dudą, mnie się nie interesuje, czy zrobię jakąś karierę w jakiejś organizacji międzynarodowej. Nie uważam, żeby się nadawał, więc po prostu liczę na to, że będzie jedyna jego aktywność widoczna w programie Polsatu News, prezydenci i premierzy. A jeżeli chodzi, jak już jesteśmy przy Polsacie, o panią redaktor Gawryluk, która mówi się albo nie, że wystartuje na prezydenta, no może to będzie jakiś, no każda kampania prezydencka ma to do siebie, że zawsze jest jakiś efekt zaskoczenia, jakieś wow, był Paweł Kukiz, był Szymon Hołownia. Oczywiście no, wątpię, żeby dziennikarka zrobiła aż tak pokaźny jakiś show, jak te dwójka osób. Mimo wszystko uważam, że większość osób podejdzie do tego na zasadzie, że no jest dziennikarka, która przepytywała polityków i teraz chce się stać jedną z polityczek. Nie wiem, zobaczymy, jak to się okaże. Uważam, że jest świetną dziennikarką, ale wolałbym, żeby tą dziennikarką pozostała, ale oczywiście jak ona zdecyduje, to się przekonamy dopiero pewnie w okolicach przyszłego roku albo pod koniec obecnego. A co do CPK i debaty, ja przyznam szczerze, że jedyną jaką rzecz oglądałem w programie Zero, to była właśnie pomiędzy Andrzejem Dudą. No, debatę o CPK nie oglądałem, może muszę nadrobić, nie jestem ekspertem, więc czy rozszerzyć Modlin, bo Chopina się nie da i w ogóle. Na pewno problem jest jeden z CPK i problem jest tego typu, że on bardzo centralizuje kraj. Oczywiście super jest, że z każdego jednego
większego miasta w Polsce. Dojedziemy tak około 2 godziny lub mniej do centralnego punktu po prostu na mapie Polski, z którego przesiądziemy się do Warszawy, czy pojedziemy gdzieś dalej. Problem z CPK jest taki, że ja uważam, że my bardziej też powinniśmy, jeżeli chodzi o inwestycje w kolej, inwestować w kolej regionalną, bo tam jest największy problem, tam jest największy zanik połączeń kolejowych albo pomiędzy województwami, nie na zasadzie linia, tak, że ja, żeby pojechać na przykład z Katowic do Kielc czy z Katowic do Rzeszowa, to muszę przyjechać przez Warszawę, tak, no to po co mi CPK, jeżeli ja muszę jechać do CPK, żeby pojechać do Rzeszowa, ja bym chciał z Katowic do Rzeszowa jechać, tak, czyli to jest budowanie siatki połączeń międzywojewódzkiej, regionalnej, a nie centralnej i uważam, że jeżeli patrzymy na ten wzgląd, to się powinniśmy bardziej na tym skupiać, bo ja akurat ze Śląska do Warszawy mam centralną magistralę kolejową z Gierka, więc nawet się to stało. A co do lotniska i samego projektu już CPK jako... Poczekajmy, aż się skończy audyt w ministerstwach, wtedy zobaczymy. Uważam, że decyzję o budowie CPK się powinno podjąć na podstawie nie tego, nie politycznych korzyści, jak to planował robić PiS, tylko na zasadzie, czy na pewno jest ona Polsce potrzebna z punktu gospodarczego, z punktu bezpieczeństwa, no i z punktu rozwoju społeczeństwa czy gospodarki. I dopiero po tym audycie możemy tak naprawdę ocenić już bardziej taką decyzję, czy będziemy, jak bardzo może w zaawansowanym stanie będziemy tą budowę kontynuować. Natomiast to, co również uważam powinno podlec pod regulację, to jest kwestia właśnie no, budowania tego lotniska. Ja na przykład znam bardzo mnóstwo powiatów, gmin, miast, gdzie totalnie konsultacje społeczne były przeprowadzone w sposób niedopuszczalny, absolutnie niezgodny z jakimikolwiek zasadami, gdzie głosu mieszkańców i tak naprawdę no, no, ta forma była niedopuszczalna. Tak więc ja znam przypadki ludzi, gdzie na mapie po prostu określono od linijki czerwoną linię, nieważne domy, park, las, nie, jedzie linia i czerwona, do widzenia. Więc uważam, że przede wszystkim ktoś powinien pojechać do tych ludzi, się z nimi skonsultować, porozmawiać, że słuchajcie, no jest ta inwestycja potrzebna, musimy albo ją przeprowadzić z pewnymi niestety naruszaniem waszych po prostu majątków, tak, mówimy o ujęciu oczywiście materialnym, ale no albo zostaniecie po prostu odpowiednio tak zostanie to zrekompensowane, albo znaleźć inny sposób na przeprowadzenie po prostu tej inwestycji. Bo dzisiaj dyskusja CPK tak naprawdę polega o to, co napisał też pełnomocnik rządu, tak? Czyli w jakiej formie ono powstanie, a nie czy powstanie. Bo to, czy CPK powstanie, no, na pewno w ciągu 20 lat musi powstać, tak? Ale w jakiej formie ono powstanie i czy na pewno powstanie za rok, czy w sensie rozpocznie się jego budowa, no to jest decyzja do podjęcia i ona jest bardzo trudna, bo uwarunkowań jest mnóstwo, a niestety PiS bardzo negatywnie oddziałał na wizerunek CPK. Stworzył z tego absolutnie taką sprawę polityczną, sprawę jakby, która no, w szczególności Marcin cholała już, jak ja rozmawiałem z mieszkańcami, to niektórzy uważali, że w rękach PiSu CPK to był na nich bicz. Że po prostu jak coś się nie zgadzało, to bicz, CPK wam postawimy, wywłaszczymy, wysiedlimy i po prostu polecimy z torowiskiem. Więc to też jest bardzo negatywny wydźwięk CPK, no, który niestety trzeba albo kampaniami, albo właśnie konsultacjami, rzeczywiście tych ludzi się wysłucha, przezwyciężyć i dopiero podjąć decyzję, co robimy w sprawie portu lotniczego. No więc właśnie, więc no, tutaj jest wiele niewiadomych, wiele takich kontrowersyjnych rzeczy. A tak wrócę może do tego kanału Zero, bo tu bardziej chciałem też dopytać o to, czy według ciebie, no bo mówiłeś sam, że oglądasz tylko wywiad z Dudą, no ja staram się nie oglądać, ale też widzę gdzieś tam spin-offu różnych osób, gdzieś tam z komentarzy i ogólnie też z działalności Stanowskiego. Czy według ciebie kanał Zero może być takim zachęcaczem pewnego rodzaju, gdzieś tam takiego próbę faktycznie, bo też powiedziałeś, że no PiS nie ma młodych, ale ogólnie no nieważne, czy to będzie PiS, czy jakaś tam partia na gruzach PiSu, nie wiem, właśnie z własności Mastalerka na przykład,
że to będzie taka próba przyciągnięcia młodych wyborców do PiS-u, że po prostu, że nie wiem, skoro faktycznie gdzieś tam w tym ich sondażu chyba 90% było za CPK, a wiemy dobrze, że Kanał Zero raczej oglądają osoby trochę starsze ode mnie i trochę młodsze od ciebie, więc po prostu no, gdzieś tam te nasze pułapy wiekowe. Więc jak myślisz, czy to może być taki jakiś spin do tego, żeby bardziej konserwować młodzież, czy raczej nie ma na to szans? Wiesz co, jeżeli chodzi mi o ideę programu Zero, no to jest bardziej... Uważam, że Krzysztof Stanowski jest pod tym względem może nie wizjonerem, ale na pewno wyprzedza telewizję pod tym względem, że wszystko, cały świat medialny, informacyjny, my jesteśmy, Polacy są drugim w ogóle krajem i narodem w skali świata, czerpiący właśnie z internetu źródło, jako źródło informacji, więc wszystko się przynosi do internetu, więc trzeba za tym trendem podążać. Zobaczmy, że już nawet na Facebooku są transmisje 19:30 w TVP, więc wszystko widać, że się przenosi na te media społecznościowe, więc naturalne, że on również posłuch będzie znajdował na YouTubie, na którym siedzą w większości ludzie młodzi, tak, w okresie jakimś albo to studenckim, postudenckim, przedstudenckim. Ogólnie pojmowana jeszcze szeroko młodzież. Czy będzie to jakiś ruch, no wydźwięk Kanału Zero jest dla mnie bardziej taki sprzyjający, może nie sprzyjający, ale czuć od niego taką jakby to powiedzieć, zobaczymy, jeszcze będą oczywiście inne wywiady, ale po tych paru to tak mam wrażenie, że ekipa tam obsadzona i również sposób prowadzenia tych programów to tak bardziej oczko w stronę takich wyborców właśnie, coś w stronę PiS-u, bardziej takich centroprawicowych, konserwatywnych. Oczywiście no, mogą kreować swój program w swój własny sposób, mogą równie dobrze być absolutnie prawicowi, absolutnie lewicowi, to nie ma znaczenia. Kwestia po prostu jest tego, że mi się wydaje, że nie, że to nie da rady. Z tego względu, że Mentzen w czasie kampanii prezydenckiej, jego filmy prezydenckiej, Boże, parlamentarnej, jego filmy na YouTubie też miały bardzo dużo wyświetleń, w setkach tysięcy, tam niektóre miały chyba po milion wyświetleń. I też nabijał na TikToku, na YouTubie, na Twitterze maksymalne po prostu zasięgi wyciągał, a i tak nie dało mu to oczekiwanego wyniku, rezultatu. Więc ja bardziej myślę, że ludzie traktują ten internet jeszcze na dzisiejszej fazie jako coś, jako formę pozyskiwania informacji, źródeł, zaczerpania opinii, ale na pewno nie wiążącej decyzji. Więc czy dla przyszłych, czy to zbudowanie jakiejś takiej podbudowy pod płaszczykiem oddolnie na przyszłej grupy wyborców, uważam, że nie, że to jest zdecydowanie za mało, żeby na podstawie YouTube'owego kanału ktoś, oczywiście znalazłem się osoba, ale żeby ktoś mógł podjąć jakąś decyzję co do dania głosu. No tym bardziej, że Krzysztof Stanowski, nawet jeżeli tam już będzie drugi wątek startować na tego prezydenta, to powiedział, że to jest forma, żeby się zobaczyć, jak kampania wygląda od środka, więc no, każdy ma prawo się zarejestrować. Jak chce zobaczyć, jak wygląda środka kampania, no to i nie chce pracować w jakimś sztabie wyborczym, żeby nie być powiązanym i nie przyszyć mu łatki, no to najlepszym sposobem jest wystartować samemu, ale uważam, że to nie będzie kampania, która będzie ubiegała się o fotel prezydenta, a uważam, że Kanał Zero, jak większość też rzeczy w internecie, no po prostu albo będzie tą widownię przyciągał, albo będzie po prostu ją tracił jakoś w przeciągu miesięcy bądź kilkunastu miesięcy. I to nawet nie chodzi o to, że się ludziom znudzi po prostu, tak? Tylko że no, widać to po ogólnym zachowaniu i algorytmów, że teraz jest boom, bo jest coś nowego, zrobili wywiad z prezydentem, o którym się dowiedziała połowa świata, bo Andrzej Duda powiedział po prostu coś, czego nie powinien powiedzieć, niezależnie od tego, czy się z tym zgadzamy, czy nie. Ale z ust prezydenta nawet w luźnym wywiadzie o czegoś takiego powiedzieć nie powinno się. Czas pokaże. Ja nie lubię wyrokować do przodu, bo Polki i Polacy mają to do siebie, że oni jeszcze pszurnie potrafią zrobić psikusa każdej sondażowni i każdej opinii. No więc właśnie.
Tak to jest już z tymi Polakami i tak to jest. To tak na koniec, może tak na przekór cię zapytam. Jak byś widział, no co byś chciał też od siebie powiedzieć, jak byś widział tę polską politykę no w tej permanentnej kampanii wyborczej, która jeszcze potrwa przez dobre, no niecałe półtora roku, bo ostatnie wybory prezydenckie, czyli ostatnie z tej serii wyborów, będą prawdopodobnie gdzieś w okolicach połowy, końcówki maja 2025 roku, czyli mam jeszcze do tego 15 miesięcy, więc jak byś widział w ogóle przyszłość Polski, może trochę po części przyszłość świata, no bo też mamy po drodze wybory w Stanach, też dosyć niebezpieczne, myślę, z perspektywy Polski, Ukrainy i całej reszty. Więc no jakbyś to powiedział, no co byś chciał, że tak powiem, od siebie dodać? Masz te kilka minut swobodnej wypowiedzi, że tak powiem, trochę jak po parlamencie młodych, ale... Nie, no w komisjach rzeczy jest wszystko, co chciałem powiedzieć, zawarłem w swojej swobodnej wypowiedzi. Oczywiście, jeżeli chodzi o przyszłość polskiej polityki, to spokoju. W sensie, no absolutnie już jest tak podgrzana atmosfera, że nie da się za bardzo na to patrzeć ani słuchać. Boję się, co z czym jeszcze wyjdzie, w szczególności Jarosław Kaczyński. Dajmy mu czas, myślę, że do Świąt Wielkanocnych dowiemy się jeszcze, że w ogóle prawo nie obowiązuje, zlikwidowano kodeks karny, wyborczy i wybory będą sfałszowane w 2025 roku. Więc przede wszystkim spokoju. Chciałbym też, żeby w końcu ten taki okres, nazwijmy to, aklimatyzacji nowego rządu, no i Polek i Polaków z nim minął, żeby już ruszyć na absolutnie takie pełne obroty i po prostu podejmować już takie działania, które rzeczywiście bardzo idą do przodu, bo na razie to jest tak, czekamy, aż się sytuacja ustabilizuje, oczywiście polityczne nastroje, projekty obywatelskie, tak, przeprowadzamy, są wizyty ogólnokrajowe, ale rzeczywiście, żeby tak wszystko pyta, to myślę, że to jeszcze przed nami. A co do świata, no zobaczymy, jak zadecydują Amerykanie. Oczywiście ja wolałbym, by prezydentem dalej został Joe Biden. Czy będzie to Donald Trump, czy będzie to Joe Biden, no to dowiemy się po prostu, jak już będzie po wyborach. Czy to coś będzie oznaczać dla Polski? Myślę, że każdy prezydent ma wokół siebie tylu doradców, że niezależnie od tego, czy wygra Trump, czy wygra Biden, to myślę, że my w Polsce możemy spać spokojnie. Tak też Trump podczas swojej pierwszej kadencji no, pokazywał, że jednak on Polski nie odda. Tym bardziej, że tutaj też jest zupełnie inny czynnik definiowany. Ameryka ma swój biznes w Polsce i Ameryka swojego biznesu będzie bronić jak konstytucji, bo im się to po prostu opłaca. To jest ich biznes, są ich ludzie, więc no, ona nie poświęci siebie nie dla obrony kraju, w którym ma zyski, inwestuje tak stale swoje po prostu PKB, wysyła swoich żołnierzy, bo po prostu jeszcze chcieli z nam budować elektrownię atomową, to już w ogóle. Więc to po prostu pokazuje, że niezależnie od tego, jaki prezydent, czy republikanów, czy demokratów będzie, uważam, że zagrożenia nie ma. A już sugerując się nawet wypowiedziami Władimira Putina, chociaż on prawdomówny nie jest, więc nie brałbym tego jakkolwiek wiążąco. Mu na Polskę, Łotwie nie zależy, on ma tylko roszczenia do Ukrainy. Zaatakuje Polskę tylko w innym wypadku, jak Polska zaatakuje Rosję. Więc zobaczymy. Na pewno z perspektywy demokracji i Europy, takiej może bardziej integralności Stanów z Unią Europejską, wolałbym Joe Bidena, a w Polsce rzeczywiście spokoju i żeby rząd już wystartował do przodu i pomyślności obecnej koalicji 15 października w wyborach samorządowych i europejskich, żeby przejąć rzeczywiście samorządy lokalne ojczyzny i w nich po prostu realizować polityki i w europarlamencie, żeby mieć głos, żeby pokazać też, że PiS, że ECR, którzy po prostu no, teraz ośmieszają Polskę i w ogóle ośmieszali ją przez całą kadencję europarlamentarną, nic nie robiąc, żeby w końcu, żeby Polska zyskała godną reprezentację w europarlamencie, ludzi, którzy chcą się liczyć w prawie europejskim, którzy chcą je równie stanowić, więc myślę, że to są takie rzeczy, które bym podsumował.
na czas bieżący. No miejmy nadzieję, szczególnie w tych ostatnich twoich słowach, że nie tylko w Polsce będą takie ruchy, bo niestety niebezpieczeństwo też idzie z innych krajów europejskich, że tak jakby... No, też to często PiS wykorzystuje ten spin, że cała Europa się budzi, Polska zasypia w rękach Tuska i Niemców. Oby jednak tak nie było i żeby cała Europa budziła się faktycznie, ale na modłę tego jak Polska. No bo Polska też zawsze była tym prowodyrem. Tak jak w Polsce zaczął się niestety skręt na trochę bardziej populizm. Nie liczę tutaj oczywiście Węgier czy Turcji, no bo tam to było już dużo wcześniej i trochę inna kultura polityczna jest na Węgrzech i w Turcji. Ale powiedzmy, że Polska gdzieś była tym prowodyrem. Mam nadzieję, że teraz Polska będzie tym prowodyrem, że jednak Europa zacznie wracać na te zdrowe tory i że jednak ludzie zobaczą, że coś tu jest nie halo i trochę będzie tak jak w Niemczech, bo tutaj Niemcy będę stawiał na piedestale, że oni protestują przeciwko komuś, kto może rządzić i kto może być niebezpieczny, czyli AfD, i że jednak nie będą rządzić i że jednak to będzie obronione. No miejmy nadzieję, że tak będzie i jak się spotkamy w przyszłości dłuższej czy krótszej, no myślę, że tak za rok podejrzewam lekko będzie. Jak będziemy komentować to, co już będzie po wyborach europejskich, samorządowych w Polsce, no i też tych wyborach amerykańskich, a przed wyborami prezydenckimi w Polsce, że jednak będzie dalej spokój, tak jak mówi, że wreszcie będzie w tym kraju i na tym świecie spokojnie. Chociaż Putin, tak jak też wiele osób mówi, że to, co Putin mówi, jest dokładnie odwrotnie, więc oby jednak tym razem było to, że jednak, jeżeli mówi, że nie ma interesu, to, że jednak nie będzie miał faktycznie interesu i że się raczej będzie po prostu bał tego ataku. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Maćku, za rozmowę. Ja Ci również dziękuję i miłego słuchania. Tak jest, miłego słuchania nas, bo to produktywna godzina, bardzo dobra godzina i naprawdę nam to świetnie poszło. Moim gościem był Maciej Fitrzyk, członek Polski 2050 Szymona Hołowni. Nie wiem, czy mówić już były, czy jeszcze nie, marszałek Parlamentu Młodych Rzeczpospolitej. Tu zostaje cały czas, więc jak uważasz? No więc właśnie, a właśnie, bo czekaj, bo właśnie ty jesteś rocznik który, żeby cię teraz nie pomylić, czy będziesz mógł startować, czy nie jeszcze do Parlamentu? 04 jest, to dopiero przyszły kadencji. Ale ja nie mam zamiaru startować, najpierw skończę studia, dopiero potem będę startował. Póki co ja się zajmuję prowadzeniem kampanii, a nie startowaniem. No więc właśnie, no to też tym bardziej, że jesteś asystentem posła, no i właśnie członkiem Polski 2050 Szymona Hołowni, która raczej myślę, że będzie rosła w siłę też razem z całą trzecią drogą. Życzę tobie tego też, żebyś gdzieś tam się w tej polityce odnajdywał jak najbardziej i dziękuję ci jeszcze raz serdecznie za rozmowę. Dzięki za zaproszenie. A ja zapraszam Was na moje media społecznościowe, na bloga, na kanał na YouTubie, na też nowy program, raczej taki krótki short 20 sekund news, który też gdzieś tam święci jakieś tam lepsze wyświetlenia, na X-a, na Twitter, na X-a, na Twitter'a, na Instagrama i na wszystko, co tylko się da. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć. Oglądajcie, słuchajcie, czytajcie na wszystkich dostępnych źródłach. Na YouTubie, na Spotify, na Threads, Instagramie, Facebooku, X-ie oraz na wszystkich dostępnych źródłach. Czytajcie, oglądajcie szczególnie programy. Naprawdę nieobiektywnie oraz zupełnie nowy format. Naprawdę 20 sekund news, w którym będziecie mogli dowiedzieć się, co jest najważniejszego w świecie. Oglądajcie programy naprawdę nieobiektywnie w poniedziałki i wtorki, zawsze o godzinie 20. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.